Raniuszki. Raniuszek jest bardzo małym ptakiem o wyjątkowej budowie ciała. Posiada kulisty tułów i długi ogon, który pomaga mu podczas żerowania wśród cienkich gałązek, gdzie ważne jest utrzymanie równowagi. Wierzch jego ciała jest czerniawy z winnymi plamami po bokach grzbietu, a głowa i brzuch są białe z różowym nalotem. W naszym kraju można spotkać dwa podgatunki raniuszków o całkiem białej głowie oraz osobniki o szerokich, ciemnych brwiach sięgających grzbietu. Raniuszki, które przez większą część zimy żyją w statkach, dość wcześnie, bo już w lutym, oddzielają się, aby połączyć się w pary i zaczynają budowę gniazda. Często swoje gniazdka zakładają w rozwidleniach pni lub w miejscach, gdzie mogą je odpowiednio zamocować. W tym przypadku zadomowiły się wśród gałązek świerka. Konstrukcja jest bardzo misterna, a jego budowa trwa około 3 tygodni. Gniazdo jest plecione z mchu i drobnych trawek, połączonych ze sobą pajęczyną, co sprawia, że konstrukcja jest mocna i elastyczna. Jest to bardzo istotne, ponieważ samica potrafi znieść aż 16 jaj. Na zewnętrznych ściankach raniuszki umieszczają porosty i drobne fragmenty kory, które w zależności od drzewa, na którym się znajdują, maskują gniazdko. Jego środek zaś jest wypełniony ogromną ilością puchowych piórek, których może być nawet 2000. Pokazuje to ogrom pracy, jaki ptaki muszą włożyć podczas budowy.